generalnie można powiedzieć, że obszar zaburzeń dotyczy jakby tych samych tak, zagadnień, czyli obszaru społecznego, emocjonalnego i komunikacyjnego. Jest jednak różnica w postaci tego, jak to się objawia. Tak? Jeżeli mówimy o dziecku z zespołem Aspergera, jest to właśnie nadzwyczajny rozwój komunikacji, co nie oznacza, że ta komunikacja nie ma swoich specyficznych zaburzeń w zakresie jakościowym czy ilościowym. Często się mówi właśnie, że dziecko z zespołem Aspergera mówi w sposób nad wyraz dojrzały, mówi językiem teatralnym, ale ma bardzo duże problemy w zakresie przestrzegania reguł interakcji społecznej, tak? Czyli ten kontakt interpersonalny jest dla niego dosyć trudny. Jeżeli on podejmuje temat, który interesuje jego, faktycznie jest w stanie przestrzegać reguł, natomiast w sytuacji, kiedy byłby stawiany tak w rozmowie czy w dialogu na tematy różne, no całkiem możliwe, że zrywałby ten kontakt, odchodziłby tak od tej osoby. Myślę, że gdybyśmy porównywali stan wiedzy do okresu sprzed 10 lat czy sprzed 20, no to ewidentnie tak, Polska poczyniła znaczne postępy. Natomiast w kontekście jakby sformułowania tutaj, że mamy optymalny poziom wiedzy na ten temat, no byłabym tutaj daleka od takiego stwierdzenia. Faktycznie jeszcze dużo jest przed nami i chyba szczególnie dużo przed zespołami diagnostycznymi. Myślę, że też jest to związane ze specyficzną sytuacją, która ma miejsce nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Tak jak kilka lat temu mówiliśmy o pewnej naddiagnozowalności osób z autyzmem, to w dzisiejszych czasach mówimy o tym, że tych osób jest faktycznie coraz więcej i właściwie z zespołów diagnostycznych zdarza się, że co czwarta, co piąta, czy co dziesiąta osoba wychodzi bez diagnozy autyzmu, a reszta osób, tak, no niestety, tak, rozpoznajemy całościowe zaburzenia rozwoju, najczęściej w postaci autyzmu i zespołu Aspergera, więc problem jest palący, problem jest istotny, tak, dla całej Polski.